Witam Państwa serdecznie. Tak się zastanawiam, jakby tu zacząć. To powiem szczerze, mam nadzieję, że jesteście u siebie w domu, w ciepełku, że jakiś ciepły napój pod ręką. I współczuję tym, co gdzieś tam wyjechali na ten długi weekend. Miało być gorąco, miało być pięknie. No chyba, że ktoś wyjechał do Grecji, do Tajlandii czy do Afryki, to może ma dobrze, ale tak od gór po morze chyba nie jest zbyt ciekawie. Proszę Państwa, no nic, to zbierajmy sobie dalej te pieniądze, przynajmniej te osoby, które zostały w domu, szczęśliwie. Zbierajmy sobie pieniądze, my sobie pojedziemy za tydzień, dwa gdzieś do jakichś ciepłych krajów, tak? To proszę bardzo, zaczniemy od pierwszego przyjemnego bardzo zadania, prostego, które mam nadzieję szybciutko Państwo rozwiążecie. Szukamy zwierzęcia na literę E. Zwierzątka wszyscy lubimy, wszyscy znamy, zwłaszcza, że nie włożyliśmy do koperty niczego, czego byście nie znali. I w takim razie taka zagadka na początek dla wszystkich. Już mam telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Co może być w kopercie? Makolągwa. O, nie, nie. Trudne strasznie. Makolągwa. Ptaszek, tak? Makolągwa. Ptaszek, ale nie jest to odpowiedź z koperty. Proszę Państwa, bo widzę, że są stali gracze gotowi do gry. Dzisiaj wcześniej troszkę zaczynamy, także tak ciekawa byłam, czy w ogóle ktoś się zorientował, że już można. Przypomnę zasadę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Szczegóły w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z naszym studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej na 388 telestronie czwórki. Dzień dobry. Dzień dobry. To jaka propozycja? Małpa. Bardzo dobra propozycja, ale też jeszcze nie z koperty, może do 3 razy sztuka. Skoro nie udało się przy pierwszej, drugiej próbie, zobaczmy, czy do 3 razy sztuka się sprawdzi przysłowie. Małpa, poszukajmy jeszcze, proszę Państwa, makolągwa, małpa, a ja zaproponuję 200 zł, bo może, czasem to do 3 razy sztuka się sprawdza, także niech sobie ta pierwsza osoba wygra więcej pieniędzy. Proszę Państwa, wczoraj nie było programu, jutro nie ma programu, czyli mam więcej pieniędzy dzisiaj do wydania, więcej energii, więcej zagadek i krótszy program, także musicie być czujni i zmobilizowani, bo nie mamy za dużo czasu, żeby dzisiaj dużo osób sobie dużo pieniędzy wygrało. Makolągwa za trudne, małpa super pomysł. Także lecimy dalej, co jeszcze? Zwierzę na M. Posłuchajmy, dzień dobry. Dzień dobry. To co? Marabut. Też nie. Też nie, też nie marabut, bardziej jak makolągwa, chyba może troszeczkę za trudne. Marabut. Sądzę, że wiele osób nie wiedziałoby nawet, jak wygląda marabut. Tak jakbym miała narysować, to też bym nie wiedziała do końca jak. A zwierzę z koperty każdy zna. Także nie jest to trudna zagadka, naprawdę. Nie szukajcie jakichś skomplikowanych nazw typu makolągwa czy marabut. Jest to coś prostego. Co na M przychodzi Państwu do głowy? Pomyślcie, pierwsze co przychodzi do głowy, no nie ma wiele tych zwierząt. To nie jest taka popularna litera, zwłaszcza, że dzisiaj no po pierwsze zaczynamy wcześniej, więc tak nie do końca wiedziałam, czy kogo zastaniemy przed telewizorem o tej porze, więc daliśmy prostą zagadkę, żeby każdy mógł sobie w niej wziąć udział i zarobić pieniądze. Mamy na razie 3 odpowiedzi, podwyżkę, także już jest dobrze. Lecimy dalej. Sądzę, że Państwo jeszcze jakieś pomysły macie. Proszę się zgłaszać do nas przez telefon. Jeśli ogląda dzisiaj telewizję ktoś, kto sobie wziął wolne, bo liczył na to, że... Ale chwileczkę, dzień dobry. Halo? Nie odkładać słuchawki. Zaskoczyło Cię to, że dostałeś się do studia? Może Cię zaskoczyło, bo nie wiem, myślałeś, że to będzie trudne, a to jest łatwe. Ale miej gotową jakąś propozycję. 300 zł, już mi nikt nie odłoży słuchawki. 300 zł na majówkowe zakupy.
też, żeby zebrać pieniądze na następny wyjazd jednak do ciepłych krajów, jednak ta Tunezja chyba. Dzień dobry. Halo. Proszę bardzo, jakie zwierzę na M przychodzi Pani do głowy? Mamut. Mamut. Niezła myśl, ale szczerze mówiąc raczej ciężko spotkać. Mamut. Bardziej już wymarłe zwierzę, także mamut, nazwa znana, ale zwierzę samo, no to raczej, raczej ciężko spotkać. Prosto. Szukamy dalej. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry, maciora. To akurat nie jest takie bardzo ładne słowo, pomimo to, że oczywiście jest to zwierzę, świnka. Mama świnka, maciora. Nie włożyliśmy. Nie. Jeszcze też, nie? Lecimy dalej. Proszę Państwa, każdy, kto ma pomysł, bierze telefon i dzwoni. Niektórzy z Was są dzisiaj może uwięzieni w domu gdzieś tam, czy w hotelu, czy w jakimś ośrodku. Uwięzieni w domu przez deszcz i zimno. To proszę sobie spróbować wykorzystać to i z nami się pobawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak? Co Panu przyszło do głowy? Jakie zwierzątko? Muł. Dobra propozycja, proszę Pana, prosta, też jeszcze nie z koperty, dobrze? Jeszcze 300 zł dalej do wzięcia. Kto jeszcze ma jakiś inny pomysł? Proszę Państwa, co jeszcze może być na M? To jest taka zagadka na rozgrzewkę, na sam początek programu, żebyśmy się po prostu rozbawili. Potem ja tutaj będę dzisiaj bardzo kontrolować czas, proszę Państwa, bo mamy krótki program. Bardzo krótki mamy dzisiaj program. I tak całe szczęście, że w ogóle mamy, bo wczoraj nie było, jutro nie ma, także muszę się dzisiaj ze wszystkim zmieścić tu. Dzień dobry. Dzień dobry. To co? Mrówkojad. Też nie. Lepiej niż ta makolągwa, czy marabut, ale też nie. Mrówkojad. Mrówko. Jad. A jakieś mniejsze zwierzęta? Bo na razie tutaj takie giganciory państwo przychodzą do głowy, co nie dziwne, no bo rzeczywiście te największe zwierzęta no, najszybciej się przypominają. A coś takich z mniejszych zwierząt, co Państwu przychodzi do głowy? No rzeczywiście, jako pierwszy pomysł to nie dziwne, że mamut, maciora, muł, nawet ten mrówkojad, no to są takie większe zwierzęta. A z tych mniejszych? Posłuchajmy. Dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry. Zwierzę na M, poproszę. Małpa. Tak? Małpa? Małpa była małpa. Była małpa, to nie jest małpa. Nie wiem, czy masz skończone 18 lat. Tylko przypomnę, że trzeba mieć skończone, żeby wygrać nagrodę. Więc jeśli dzieci są w domu i się bawią z nami, szukają jakiegoś pomysłu, to bardzo proszę, jak sobie dzwonią, to niech rodzice dzwonią z nimi i podają odpowiedź. Rodzice, dorośli, starszy brat, pełnoletni, siostra, ciocia, wujek. Tylko żeby to był ktoś pełnoletni, dobrze? Bardzo proszę. Czyli zwierzę na M. Nie ma kolągwa, nie małpa, nie ma rabut, nie mamut, nie maciora, nie muł, nie mrówkojad. Mniejsze zwierzę. Na razie były jakieś takie wielkie. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dobry. Jakie zwierzątko? Mysz. Niezła myśl. Tutaj widzę, że ktoś słucha uważnie, bo mniejsze zwierzątko, mysz na M, tylko jeszcze nie to. Też jeszcze nie to. Proszę Państwa, widzę, że trafiliście na dobry trop i że jeszcze kilka osób się do nas przyłączyło. 500 zł, tak? 500 zł. Marcinku, dajmy Państwu więcej pieniędzy. Niech sobie tutaj te osoby, które nas nie opuściły w związku z długim weekendem, niech sobie zarobią więcej pieniędzy przy łatwej zagadce, zwłaszcza, że mamy pieniędzy taką nadwyżkę, bo mamy z wczoraj nie było programu, jutro nie ma programu, dzisiaj gramy, wygrywamy. Proszę bardzo. Mieczyk. Bardzo fajny pomysł, proszę Pani, ale też jeszcze nie za 500 zł. Jeszcze proszę pomyśleć o jakimś innym zwierzęciu, dobrze?
Mieczyk to rybka, taka czerwona. Mieczyk, chyba najpopularniejsza poza głupikiem w akwarium. Szukamy dalej. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Proszę Państwa, czuję, że ta zagadka się kończy. Kończy się, dobiega końca. Za momencik ktoś poda odpowiedź z koperty i te najłatwiejsze dzisiaj pieniądze już sobie ktoś wygra. A potem będzie trudniej. Naprawdę. Także proszę teraz brać udział. Dzień dobry. Halo? Tak, słucham. Czy ma Pani propozycję zwierzątko na M? No, trzy, dwa, jeden, to proszę. Znaczy, właśnie miałam mysz, ale już widzę, że nie. Mysz, to dziękuję ślicznie, bo rzeczywiście mysz już była. Proszę, niech Pani pomyśli jeszcze nad jakąś następną propozycją, dobrze? Bo mysz już rzeczywiście była. Ale proszę Państwa, czego to dowodzi, co się przed chwilą wydarzyło? Troszkę kończą się pomysły, tak? Troszkę kończą się pomysły. Te najbardziej popularne i może mniej popularne, jak makolągwa, zostały wykorzystane, czyli trzeba pomyśleć. Ale może ktoś jeszcze jakiś pomysł ma. Dzień dobry. Proszę bardzo. Śmiało. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Może będzie mrówka. A proszę Pani, zapomnieliśmy o mrówce. Rzeczywiście bardzo dobra odpowiedź, ale też jeszcze nie za 500. Proszę spróbować jeszcze coś innego znaleźć, dobrze? Mrówka, proszę Państwa. Mrówka. Bardzo ładnie, dobrze, super, prosto. Ale jeszcze nie to. Pomyślcie Państwo, przede wszystkim, czy jest przed telewizorem jeszcze ktoś, kto ma jeszcze inny pomysł? W tej chwili jest ktoś? No, nie słyszę. O, jednak. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan znalazł? Mszyca. Mszyca? Też nie. Mszyca. Tutaj może zapiszę, bo tam nie widać. Mszyca. Mszyca. Nie myszyca. Mszyco jedna. Mszyca. Dobrze. Nie dzisiaj. Szukamy dalej. Kto ma jeszcze jakąś odpowiedź? Warto zadzwonić, proszę Państwa, z tymi pomysłami, które gdzieś tam na razie chowacie, bo naprawdę zostało niewiele do powiedzenia. Zdarzały się już telefony, że na przykład Pani powtarza, już chyba ze dwa razy, że osoby powtarzały odpowiedzi, które już były wcześniej podane. Jest to na ogół dowód na to, że powolutku kończą się propozycje, pomysły, możliwości. Rzeczywiście litera M nie jest aż tak bardzo popularną literą. Jak się porówna na przykład, ile zwierząt jest na K, na przykład jest dużo. Też o dziwo, K jest bardzo popularne. Na M nie. Tak? Nie takie sympatyczne zwierzę. raczej nie lubimy. Raczej nie lubimy. Kto ma pomysł? Śmiało, proszę Państwa, szybciutko, proszę bardzo, naprawdę, bo mamy dzisiaj mało czasu. Dzień dobry. Dzień dobry, Meszka. Jeszcze też nie, jeszcze też nie, jeszcze też nie, ale brawa dla Pani, bo rzeczywiście meszek nie lubimy, Meszka. Jeszcze nie to, jeszcze szukamy dalej. 500 zł w dalszym ciągu do wzięcia, proszę Państwa, wiecie co, dobrze, ponieważ mam mało czasu, może ja tutaj nie będę czekać z tym, żeby Was troszeczkę zmobilizować. Uwaga, 50 zł dostanie każdy, kto do nas zadzwoni z nowym pomysłem. Dobrze? 50 zł, proszę Państwa, dla każdego, kto zadzwoni do nas z nowym pomysłem. To zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Czyli zwierzę na M... Nie bardzo lubimy. 50 zł za każdy nowy pomysł. Były makolągwa, małpa, marabut, mamut, maciora, muł, mrówkojad, mysz, mieczek, mrówka, mszyca, meszka. To co jeszcze może być?
50 zł od tej pory każdy, kto trafi do studia, każdy, kto poda mi jakiś nowy pomysł, nową nazwę zwierzę na M, dostaje pieniądze. 500 zł za kopertę. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. I? Modliszka. 50 zł dla pana. 50 zł dla pana. Brawo. Gratuluję znalezienia jeszcze jakiegoś jednego pomysłu. Modliszka. Jeszcze nie to. Nie lubimy rzeczywiście na M. Wszystko nie było. Bardzo wszystko się zgadza, ale jeszcze nie za 500 zł. Jeszcze szukamy innej odpowiedzi. Innego zwierzęcia na M. Proszę państwa, kto jeszcze ma pomysł, to zapraszamy do telefonu. Muszę do państwa dzisiaj tak napierać, bo po prostu mamy króciutki program. Dużo, dużo krótszy niż zazwyczaj, także jeszcze wczoraj nie było, jutro nie ma. Ja tutaj dzisiaj muszę zmieścić wszystko. Dużo pieniędzy, dużo gier, dużo energii. Także zapraszam do telefonów. Państwo nie czekajcie, bo jak się później rozkręcicie, to już nam się skończy program. Albo będą za trudne zagadki. No różnie naprawdę to bywa. Warto dzwonić w takim momencie, w którym każdy wygrywa. Jeśli masz pomysł, to koniecznie łap telefon. To 50 zł, za chwilę 50, a może 500, jeśli okaże się, że myślisz o tym, co włożyliśmy do koperty. Kto wpadł jeszcze na jakiś pomysł? Prosta nazwa, nic trudnego, naprawdę. Proste zwierzę, które państwo znacie, no nie lubicie, ale znacie. 500 zł, proszę bardzo. Zapraszam! Co macie innego do roboty, kochani? No umówmy się, szału nie ma. No. To lato, na które żeśmy czekali, wyczekiwali, wypatrywali. Ja już nie mówię lato, ale chociaż wiosna taka troszkę cieplejsza. Olało nas w tym roku, dosłownie, bo siąpi zdaje się w połowie kraju, a jutro ma siąpić wszędzie dokładnie. Także zarabiajcie pieniądze i jednak szykujemy się na jakiś wyjazd za granicę, bo tutaj to już nic chyba z tego nie będzie. 500 zł, dużo pieniędzy, dużo pieniędzy. Jak za taką pierwszą łatwą grę, to jest naprawdę dużo pieniędzy. Także kto ma jeszcze jakiś pomysł, bierze telefon, ja dyktuję numery telefonów. Uwaga! Dla komórek gwiazdka 7303. Dla telefonów stacjonarnych 704-304-303. Czekam na zwycięzcę. Uwaga, telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zwierzątko? Muszka, owocówka. Proszę pani, dobrze pani kombinuje, ale nie jest to jeszcze odpowiedź za 500 zł. 50 zł pani wygrywa. Muszka, owocówka. Muszka, owoc. To też rzeczywiście, no takie obleśne są te muszki, jak tam koło tych winogronek, truskaweczek zaczyna coś tam latać drugiego, a już trzeciego dnia to w ogóle. To rzeczywiście jest takie obleśne, nie lubimy, ale to jeszcze nie to. 10 chwil zapraszam. 500 zł w dalszym ciągu do wzięcia za zwierzę z koperty. Zwierzę z koperty, proszę państwa, na M nie lubimy tego zwierzęcia. To tyle mogę wam powiedzieć, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Co tam jeszcze było? Muszka, owocówka, modliszka, meszka, mszyca, mrówka, mieczyk, mysz, mrówkojad, muł, maciora, mamut, marabut, małpa, makolągwa. Takie odpowiedzi państwo wcześniej podaliście. Mhm. Zapewniam was, że znacie zwierzę z koperty, tylko po prostu no jeszcze ktoś, nikt nie wypowiedział tej nazwy na antenie. Przypominam, że w tej chwili każdy wygrywa. To jest ten najfajniejszy, naprawdę najprzyjemniejszy moment naszego programu, że absolutnie każdy i tej gry, że każdy, kto trafi do studia i poda nową odpowiedź, dostaje pieniądze. Także 500 zł bardzo, bardzo na wyciągnięcie ręki, ale jeśli nie, jeśli jeszcze coś innego wymyślisz, to 50 zł i tak dostajesz, więc naprawdę warto. Kochani, przepraszam, że ja tak dzisiaj zasuwam i gadam jak nakręcona, ale naprawdę mamy taki króciutki dzisiaj program i już mi dużo czasu minęło, bo nie dość, że się wcześniej zaczął, to jeszcze jest dużo krótszy niż zazwyczaj. Jeszcze nie mieliśmy wczoraj, nie mamy jutra, ja tutaj mam dużo pieniędzy, dużo gier i przypuszczam, że dużo osób, które by chciały te pieniądze wygrać. Dzień dobry. Dzień dobry. Co może być? Mucha. Dobra myśl. Nie było jeszcze tak prostej odpowiedzi, także dobrze powiedziałeś. Mam nadzieję, że masz 18 lat skończone, bo tą odpowiedzią 50 zł sobie zarabiasz. Jeszcze nie to.
jeszcze nie top. Trzy osoby wygrały po 50 zł, kto wygra 500? Zostało nam 5 chwil. Każdy, kto ma jakiś pomysł, powinien teraz wziąć telefon i do nas przedzwonić, bo naprawdę sądzę, że jest to dobry czas, żeby grać. Proszę Państwa, bardziej egzotyczne niż mucha. Bardziej egzotyczne zwierzę niż mucha. Myślę, że też dużo bardziej się go boimy niż muchy. Naprawdę takie, no nieprzyjemne raczej zwierzę. Boimy się go. Nie ma szansy raczej spotkać go w Polsce gdzieś tam w trakcie majówki. Jakby nie przetrwało tych temperatur. Zostało nam niewiele czasu, to mam nadzieję, że reżyser nie będzie na mnie krzyczał, jeśli Państwu jeszcze coś tam powiem. Może być czarna, może być zielona. Może być czarna, może być zielona. Są dwa gatunki. Chyba ta czarna słynniejsza. Bardziej jadowita, a u nas jeszcze słynna, bo tak się czasem mówi na kobitkę. Brunetę jakąś taką gorącą, zjadliwą trochę. No. Przyszło Państwu coś do głowy? Mówiłam, że proste. To nie, ma kolągwa, ma rabut. Dobrze, wiem, że teraz usłyszę poprawną odpowiedź. Także każdy, kto wie, dobra, ściągam też i kopertę z tablicy, żeby już to mieć z głowy otwartą. Czekam, proszę Państwa, jadowita. Czarna, może być też zielona, ale ta czarna chyba słynniejsza. Czarna? No, czyli nie czarna mucha, nie czarna modliszka. Też nie mrówka. Czarna, jadowita. Dwie chwile na wyciągnięcie ręki 500 zł. Kto pierwszy do telefonu? Proszę bardzo. Komórki. Czy kręcimy? Kręcimy komórki. Gwiazdka 7303. Telefony stacjonarne. Dyktuję, proszę Państwa, jak się teraz nie przyłączysz, to zaraz ktoś tę nagrodę zabierze. 704-304-303. Ostatnia chwila, żeby się dołączyć. Czarna. Nie do spotkania raczej w Polsce, przynajmniej nie tak gdzieś tam w górach czy nad morzem. Ale znacie Państwo na 100%. Na pewno nie chcielibyśmy się z tym zwierzęciem spotkać, ale chyba w Polsce najbardziej popularne, że tak można powiedzieć, na kobitkę, na dziewczynę, na panią, na babkę taką ostrą, czarną brunetę jakąś taką, co potrafi przygadać. Taką trochę, no tak, tak to sobie wyobrażała. No. Ja myślę, że wiecie, to jest 500, teraz jest tylko kwestia tego, kto weźmie do ręki telefon i wykręci nasz numer telefonu. Czekam, kto pierwszy trafi na otwartą linię. Proszę Państwa, ostatnia chwila. Przepraszam, że tak napieram, ale powtarzam, mamy dzisiaj naprawdę bardzo mało czasu, a mnóstwo pomysłów, zadań, pieniędzy, wszystkiego. A myślę, że wszystkim się przyda troszkę zarobić, bo sądzę, że ci, co wyjechali na ten długi weekend, to teraz przeklinają, na czym świat stoi, że się w ogóle z domu ruszyli. 10 stopni i deszcz. Cudownie. Dobra, kończymy. Na kogo czekamy? Proszę Państwa, kto wie, o co chodzi, kto słuchał, kto dosłyszał, kto podchwycił podpowiedzi. Kto wygrywa 500 zł, krótko mówiąc? Koperta otwarta, czekam na to, kto trafi do studia. Proszę. I? Kto pierwszy, ten lepszy. Śmiało, proszę Państwa. Tu nie będzie już dogrywek. 500 zł. Czarna. Proszę dokończyć. Czarna. Mamba. Brawo. 500 dla Pana. Proszę Państwa, proszę bardzo. Mamba.
czarna mamba, mamba, wystarczyła mamba. 500 dla pana. Żegnamy się ze zwierzątkami, przechodzimy do trudniejszych zagadek. Chwileczkę muszę zrobić porządek w studio, żeby państwa to nie dokoncentrowało. Dobra, dawaj zagadkę, Marcinku. Innego rodzaju zagadki, także zaczniemy od takiej rozgrzewki. Między tymi zdjęciami jest jedna różnica. Trzeba tę różnicę znaleźć, wypatrzeć i jeszcze o niej opowiedzieć na antenie. Dużo się dzieje na tych zdjęciach, także nie jest to takie od razu znowu najłatwiejsze. 100 zł państwo wygracie. 100 zł wygra osoba, która upowie mi o tym, jaka różnica jest między tymi zdjęciami. Ja przepraszam, że teraz dla odmiany się jąkam, ale próbuję się... Już? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć. Na prawym obrazku, w prawym górnym rogu jest dodatkowy taki banknot na ścianie. Jest dodatkowy banknot. Rzeczywiście brawa dla pana. Tutaj czerwonym kółeczkiem jest zaznaczone brawa dla pana i 100 zł. Bardzo, bardzo gorąco gratuluję spostrzegawczości. No, pan zdecydowanie powinien się przyjrzeć też kolejnemu zdjęciu. Jedna różnica, też 100 zł do wygrania. Ciekawa jestem, czy teraz pani, czy pan wygra pieniądze. Dobra, proszę państwa, lecimy dalej w takim razie. Co ten pan się tutaj tak wpatruje z tego ekranu? Halo, troszkę się proszę uśmiechnąć, czarna mambo. O, już mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. To gdzie jest różnica? Na prawym obrazku przy tym jakby rozporku jest krótszy sznurek. Jakiś sznureczek, coś tam niełatwe to było do opisania, ale brawo. 100 zł dla pana, panie się chyba zagapiły. Sądzę, że wzrok przyciągał raczej to, co nad tym paseczkiem. Tutaj pięknie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, proszę państwa, poziom wyżej, jeśli chodzi o stopień trudności. Dwie różnice między zdjęciami. Dwie różnice. Może w takim razie podwyżka. Mamy powód, żeby dać podwyżkę. 200 zł. 200 zł i zobaczmy, czy uda się państwu równie szybciutko właśnie już troszkę też trudniejszą zagadkę rozwiązać. Dobrze? Czyli dwie różnice. Jedną widzę. Jedną widzę. A ktoś już widzi dwie? Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry, witamy na antenie. Czy możemy prosić o odpowiedź? Dzień dobry. Trzy. Halo? Dwa. Halo, dzień dobry, witamy na antenie. Czy możemy jeden prosić o odpowiedź? No nie da się, nie da się. Nie da się tutaj, nawet się nikt nie odezwał, coś tamkolwiek zagadać, powiedzieć, jestem tam, halo, chwileczkę. Gadu, cokolwiek. To bym jeszcze pewno się dała trochę zagadać, ale tak jak się nie odezwiesz, to nie wiem, to daję te trzy chwile i się rozłączam. Proszę państwa, po pierwsze proszę przyciszyć telewizor u siebie, jak dzwonicie do mnie, dobrze? I rozmawiać przez telefon, nie przez telewizor. To po pierwsze. Po drugie, koniecznie się odezwać, cokolwiek, ale powiedzieć, że tam jesteś, no bo nie wiem, czy mam czekać, czy nie. Tu ktoś szybciej wykręcił numer niż udało mu się rozwiązać zagadkę. Ewidentnie ktoś jeszcze tam próbował grać na zwłokę i szukać tych różnic. No nie mogę tak zrobić, muszę czekać, bo może jest już ktoś, kto naprawdę widzi, także no ile miałabym czekać? No te trzy chwile takie dajemy, a potem lecimy dalej, dobrze? 200 zł, proszę państwa, za nami. Zaraz, 3, 4, 5, 6 zwycięzców mamy już przed telewizorami gdzieś tam w Polsce. 6 osób już czeka na swoje pieniądze. Pięknie. No oby, mam nadzieję, że uda nam się co najmniej drugie tyle zagadek rozwiązać, jeśli nie więcej, dobrze? Także wiele zależy od państwa, ale widzę, że te parę osób, które zechciało się dzisiaj do nas przyłączyć, to dzielnie gra. Niektórzy nawet za dzielnie, bo wykręcają numer telefonu, zanim rozwiążą zagadkę, a to też się nie sprawdzi. No, zwłaszcza przy tych zagadkach na spostrzegawczość, gdzie jednak trzeba się tam troszeczkę przyjrzeć. No tutaj tylko takie super spostrzegawcze osoby tak naprawdę od pierwszego wejrzenia
te różnice widzą. Proszę Państwa, ale troszkę czasu już minęło, od kiedy tutaj się pojawił ten nasz przyjemny chłopak na ekranie. To może byśmy wykręcili numer telefonu, podyktowałabym Państwu. Jeśli ktoś ma odpowiedź, dobrze? To proszę się zgłaszać. Gwiazdka 7303 dla komórek numer, a dla stacjonarnych telefonów 704-304-303. I kochani, ja wiem, że ten poziom trudności rośnie. No, oczywiście ktoś może mieć pretensje zaraz, to najpierw grałaś mambę, zwierzę na M, taka prosta rzecz, a teraz trzeba się trochę uchetać, żeby te różnice znaleźć, opowiedzieć o nich, że... No, ale mówiłam, ale uwaga, mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Niech pan opowie, co tutaj się dzieje. Gdzie są pierwsza różnica to jest brak na policzku takich czerwonych, nie wiem, to serduszka jakiś czy jakieś takiego flamki. Czegoś tam, to prawda. A druga? A drugi to jest bodajże z lewej strony motora migacz albo jakieś inne światełko. Migacz, proszę pana, brawo. No tak z mojej strony to bardziej z prawej, ale rzeczywiście to zależy jak się patrzy. Brawa dla pana, brawa. Świetnie znalezione, 200 zł pan wygrywa. Ogromnie gratuluję. Nie było to proste. Ja tylko widziałam to na policzku, tego drugiego nie. O Masza, to co? No to już nie jest jakiś przystojniak. Nie ma co. A, znajdź 3 różnice między obrazkami. Jeszcze 3 różnice, jeszcze się rusza, jeszcze zezowaty na dodatek. Nie wspomnę o uszach. A nie lepiej, bo już tego Bena Fleka znowu dać raz, drugi, trzeci, piąty. Może tam jakiegoś Brada Pita wkręcić, to tylko dał takiego teraz ze Zulca. Dobra, no trudno. Troszkę tutaj będzie trudniej, bo się wszystko to rusza. No i są 3 różnice. Aż się w głowie kręci. Właśnie damy tu troszkę więcej pieniędzy Państwu, co? Bo się wszystko rusza. Szczerze mówiąc, od tego, co on robi oczami, tego zezucha takiego, aż się kręci w głowie, jak się na to przez chwilkę spojrzę. Czy mogę prosić o jakąś podwyżkę? Bardzo proszę. No, lecimy. Mamy, wiesz, wczoraj nie mieliśmy programu, nie wydaliśmy Państwu żadnych pieniędzy. Jutro nic nie wydamy, także dzisiaj troszeczkę sypnijmy kaską. Dobra, proszę Państwa, już poprzednia zagadka była trudna, ale ona była takim rzeczywiście dobrym wstępem do tej kolejnej, bo znowu to jest poziom wyżej. Już nie chodzi tylko o to, że jest jeszcze o jedną różnicę więcej, ale o to, że to się rusza i tak rusza, bo nie wiem, czy Państwo widzicie, te kręcące się oczy, takie zezowate, straszliwie przyciągają uwagę i tym samym odciągają uwagę od reszty obrazka, także troszkę ciężko się tak na pierwszy rzut oka skoncentrować, skupić na czymkolwiek innym niż na tym zezulcu. To się rusza, to są trudniejsze zagadki do porównania, prawda? Bo tak jak mamy jedno zdjęcie, drugie, nic się nie rusza, to po prostu sobie człowiek element po elemencie powolutku porównuje. No tutaj trzeba się jakoś spróbować właśnie pominąć ten fakt, że to się rusza, to nie jest proste. Jakby można było tak zrobić sobie w głowie zdjęcie tego, to byłoby na pewno łatwiej, a tak to... I to się szybko rusza, szybko, żeby to był taki w zwolnionym tempie ruch, też byłoby łatwiej, ale... Dobra, proszę Państwa, no tak czy siak, są tutaj na pewno 3 różnice, także spróbujcie się temu przyjrzeć. 600 zł jest do wygrania, także przekroczyliśmy ten poziom dzisiaj 500 zł, tak do tej pory najwyższa nagroda to było 500 zł za mambę w kopercie. No, tu jest na pewno trudniej, na pewno. Nie chcę na Państwa tak napierać, jak od początku programu tutaj cisnę i cisnę, ale gdyby ktoś, jak już ktoś zobaczy te 3, to proszę dzwonić, dobrze? Ja rozumiem, że teraz no,
się oburzyliście. Jak to? Już? Już? No rozumiem, tylko po prostu przypominam, że mamy dzisiaj króciutki program. Króciutki, wcześniej się zaczął. No dobrze, że w ogóle mamy. Przepraszam, stuknęłam, zaszurałam. No mam nadzieję, że tutaj zaraz znowu ktoś... No, tak. Zrozumcie też, że no nie możemy tak wszystkich takich łatwych zagadek dawać. Niektóre są łatwiejsze, trudniejsze. Zawsze na początku jest coś dla wszystkich. Była ta mamba w kopercie, zwierzę na M, to naprawdę każdy mógł sobie odgadnąć. No teraz troszkę dla bardziej skoncentrowanych. Jeśli rzeczywiście ktoś jest od soboty na długiej majówce, no to może być już trudno się skoncentrować. Bo co tu robić przez cały dzień? Jeden, drugi, piąty, to ja już wiem, co tam się robi. Głównie spożywa. Ja tylko jeden dzień majówki na razie przeżyłam, już też nie mogę się ruszać z przejedzenia. Także wyobrażam sobie, że tam Państwo, jak już jesteście któryś dzień z rzędu na wyjeździe, no to może być ciężko. Natomiast no nic, jest paru graczy takich naprawdę zmobilizowanych od samusieńkiego początku programu. Myślę, że ktoś z Państwa da radę, pomimo tego, że jest to troszkę może takie właśnie trudniejsze. No, trzeba jakoś tak spróbować oderwać się od wpatrywania się w te kręcące się oczy. Strasznie szybko się to w ogóle odbywa z tym kapelusikiem. Ciach, człowiek nie zdąży się zorientować, kiedy już jest w innym miejscu, prawda? Ta ręka, kapelusz, te oczy, nos tam chyba też. Nie wiem, czy on rusza nosem, czy to tylko jest złudzenie optyczne. Rusza nosem. Jeszcze rusza nosem. Dobra, Marcinku, bo jak jeszcze teraz tutaj mamy na Państwa napierać, to przynajmniej dajmy jeszcze więcej pieniędzy, dobrze? Dajmy z 1000 zł Państwu. Dajmy, bo mało czasu nam zostało, rozwiążemy jeszcze parę zagadek, ale chciałabym, żeby teraz ktoś, no po prostu, żeby zmobilizować ludzi. Wiem, że się może nie chcieć. No ale co macie Państwo do roboty? Warto tam się pchać na dwór? Powiem szczerze, że z doświadczenia, jak tu przyszłam do pracy, to nie warto, jest zimno. A jeszcze zaczął padać deszcz, przynajmniej tu w Warszawie, jak szłam, także... Zarabiamy pieniądze i patrzymy, kiedy tutaj znowu można pojechać na ciepłe wakacje. Do Afryki najlepiej, żeby trochę słońca zobaczyć. Mhm. To proszę, szybciutko, śmiało. Kto tam zobaczy, to dzwoni, dobrze? Albo z komórki pod numer gwiazdka 7303, albo z telefonu stacjonarnego 704-304-303. Tysiąc złotych. Teraz mamy taką ładną, okrągłą kwotę, nagrodę, także mam nadzieję, że ktoś będzie miał chrapkę na te pieniądze. Chrapkę to jedno, to przypuszczam, że każdy by miał chrapkę na 1000 złotych, ale właśnie no trzeba tutaj nie wiem, czy na przykład starsi ludzie to na przykład w ogóle nie będą mogli do tej zagadki podejść, no bo tak, ja już jestem najstarszym człowiekiem i wolę, jak się wolno dzieją rzeczy, wolno film, wolę, jak wolno się coś dzieje, nie tak strasznie szybko, a tutaj to tak zasuwa, że ja nawet nie zauważyłam na początku, że mu się też nosek rusza. A tutaj jeszcze weź człowieku, wypatrz trzy różnice. Trzeba je wypatrzeć i o nich opowiedzieć. Także tak, nie wystarczy, że ktoś zadzwoni, powie widzę. Tylko, że gdzie są, na czym polegają, dobrze? A ja się nie dziwię, że nie widzą ludzie, ja też nie widzę. Znaczy jedną widzę, ale druga, trzecia to zagadka. Za jedną nie zapłacimy. A podwyżka, ja nie wiem, czy podwyżka coś tutaj zmieni.
masz linku, ale nie widać za bardzo, wiesz, nie widać. Znaczy, on proponuje podwyżkę, ale ja nie sądzę, żebyście państwo akurat czekali, że musi być podwyżka, dopiero wtedy ktoś się zgłosi. Sądzę, że po prostu nie widzicie trzech różnic między tymi obrazkami, co jest naprawdę trudne. Tak jedną widać, ale szczerze mówiąc, przynajmniej drugiej i trzeciej ja nie widzę. Proszę państwa, nie patrzcie mu w oczy. Naprawdę, znaczy na ogół warto chyba patrzeć ludziom w oczy, ale nie jemu, nie temu gostkowi, bo naprawdę wtedy po prostu jakiegoś oczopląstwu człowiek dostaje, zaczyna się kręcić w głowie i jednocześnie widać tylko te wiercące się, kręcące oczy, a nie widać reszty. A gdzieś te różnice muszą być ukryte chyba indziej, bo chyba nie w tych oczach, nie wiem zresztą. Wydawałoby się, że niewiele tutaj się dzieje. Dobra, proszę państwa, 1500, bo naprawdę to jest trudne. Słuchajcie, jeśli ktoś uważa, że nasze zagadki są za proste, proszę spróbować to rozwiązać, naprawdę. Spróbujcie państwo, ja nie mówię, żebyście dzwonili. Dla zabawy, naprawdę niewiele jest alternatyw. Nie wiem, chyba, że ktoś się wybiera do muzeum albo nie wiem gdzie, bo na dworzu to naprawdę nie wiem, co można robić. Spacery troszkę odpadają, gdziekolwiek teraz jest się. Także naprawdę warto jeszcze chwileczkę z nami spędzić, bo to może być minuta, dwie, jeśli jesteś dobry. I możesz zarobić 1500. Tutaj troszeczkę widzę ciężko dzisiaj. Chociaż parę zagadek tych nas spostrzegawczych rozwiązaliśmy i dobrze szło nam paru osobom. Ale zdarzały się też telefony, że ktoś zadzwonił, trafił do studia i w ogóle się nie odzywał, szukał. Także no nie wiem. No zobaczmy. 1500 podwyżka i zakończmy tę zagadkę, dobrze? Bo ona nie jest zbyt trafiona. Myślę, że tutaj że jest po prostu za trudna, naprawdę. Mhm. Taka jest sprytna też. Przez to, że się rusza, przez to, że się kręcą te oczy, to takie wykorzystuje właśnie działanie organizmu ludzkiego. Jak patrzymy na te kręcące się oczy, nie wiem, czy państwu też, ale mi się kręci w głowie. Kręcimy się w głowie i w ogóle to odwraca moją uwagę od wszystkich innych szczegółów. No nie wiem. No dobrze, to nie znaczy, że wszystkim, na wszystkich tak samo działa. Nie wiem, tak ja bym po prostu powiedziała, żeby każdy, kto jest w tej chwili przed telewizorem, chociaż spróbował się temu przyjrzeć. Powtarzam, nie dzwońcie państwo, jak nie chcecie, w końcu nie każdy musi 1500 chcieć, ale dla ciekawości bym się przyjrzała, naprawdę, dla ciekawości. To jest trudna zagadka, sprytna. Proszę państwa, te zagadki bardzo często nie powstają od tak, w trymigarze sobie ktoś tam usiadł, grafik zrobił. Oni naprawdę nad tym myślą, wykorzystują różne właśnie takie czasem psychologiczne, czasem wizualne, czasem właśnie biologiczne chwyty. Tu według mnie naprawdę to, w jaki sposób ruszają się te oczka, to jest mistrzostwo świata. Zrobić to tak, że ja nie widzę nic poza tymi oczkami, a jednocześnie jeszcze kręci mi się od tego w głowie. Także jak trudno jest się od tego odciąć i znaleźć te trzy różnice. Dla ciekawości radzę państwu spróbować. Nie mówię brać udział. Nie każdy musi chcieć wygrać 1500, ale tak spróbować dla ciekawości. Bo na razie nie znalazł się nikt, kto by to rozwiązał i trafił do studia. Musimy się troszeczkę pospieszyć, proszę państwa, bo ciekawość ciekawością, ale mamy dzisiaj króciutki program. Jeszcze wczoraj nam wypadł, jutro nie będzie. Ja bym chciała, szczerze mówiąc, żebyśmy jeszcze parę zagadeczek dzisiaj zrobili. Także dla ciekawości to dla ciekawości, ale 10 chwil, spróbujmy zakończyć to w 10 chwil. Udało się przy takim odliczaniu zakończyć tam zagadkę z tą czarną mambą na początku, jak było zwierzę w kopercie. Marcinku, a może byśmy tak państwo tak poszaleli, tak dali więcej pieniędzy? Mamy 10 chwil. Nie sądzę, żeby komuś udało się to rozwiązać, ale jeśli, zapłaćmy tak spod wielkiego palca, 2000. Zapłaćmy 2000. No nie mieliśmy wczoraj programu, jutro nie będzie, także mamy tych pieniędzy naprawdę więcej dzisiaj do wydania. I jeszcze króciutki program, także
taki program, w którym mam nadzieję już dużo osób wygrało, a jeszcze więcej wygra. To jest bardzo trudna zagadka. Trudna, sprytna, przemyślana. To nie tylko grafik nad tym pracował. Koledzy usiedli, kombinowali, jak zrobić, żebyście Państwo tych trzech różnic nie znaleźli. Takie złudzenia optyczne tutaj to wykorzystuje. Czy Państwo widzicie, że jemu się rusza nos? Bo ja tego na przykład nie widziałam. Jemu się jeszcze rusza nos, wyobrażacie sobie? To jeśli tego nie widać, to jak zobaczyć trzy różnice? No. Dobra, pokażemy Państwu, pokażemy, opowiemy. Wolałabym, żeby ktoś wygrał 2000 i żeby to ktoś z Was nam opowiedział o tych różnicach, nam i tym osobom, które ich nie widzą. Ale też, no powtarzam, dzisiaj nas czas ciśnie. Mamy króciutki program, 20 minut krótszy niż na ogół, proszę Państwa. To nie dziwcie się, że to napieram. Jest tam jeszcze ktoś w domu? Może zawołać tam dzieciaki z innego pokoju, albo właśnie babcie, dziadka, chociaż przypuszczam, że nie jest to zagadka dla starszych osób, obawiam się. Bo za szybko się to dzieje po prostu, za szybko. Tu trzeba być przyzwyczajonym do, nie wiem, może właśnie dzieciaki czy młodzież by to szybciej rozwiązała, co jest przyzwyczajony do tych teledysków, do tych nowych filmów, gdzie wszystko się dzieje, po prostu co ułamek sekundy zmienia się obraz. Ja na przykład już jestem za stara na tą zagadkę. Ja wolę, jak się powoli dzieje, jak się nie tak szybko zmienia wszystko naokoło. No, tu różne rzeczy tu są takie. Też to takie szczególiki są te różnice. Też to, że to jest takie jednokolorowe, to jest też przemyślane. Tak, właściwie zielony-biały. No. No nic. Mam nadzieję, że ktoś da radę. 4 chwile nam zostały. Jeśli ktoś chce, słyszy na przykład gdzieś tam coś robi w domu i słyszy, co ja tutaj gadam i ciągle myśli, co ona tam gada, co może być takiego trudnego. Proszę tylko spojrzeć. Zobaczymy, czy ci się uda. Przypomnę, między tymi filmikami, są trzy różnice. Nie jedna, co ją widać prawie, że na pierwszy rzut oka. O nie, tak myślisz, że jesteś sprytny, bo widzisz tę jedną. Przeczytaj polecenie. Trzy różnice. Aha, dlatego płacę 2000 zł, jeśli ktoś to rozwiąże. Tylko żeby wygrać pieniądze, to musiałby ktoś wykręcić któryś z naszych numerów telefonów, czy ten dla komórek, czy ten dla telefonów stacjonarnych, trafić do nas do studia i opowiedzieć o tych trzech różnicach. Opowiedzieć, tak żeby wszyscy je zobaczyli. No jeśli znajdzie się ktoś taki w ciągu 2 chwil, wygra 2000 zł. Proszę Państwa, kto jest takim zdolniachą? Komu się udało? Komu się udało oderwać od takiego hipnotyzującego efektu tych zezików, tego zezowatego spojrzenia? No. Ja ciągle widzę jedną różnicę i już na to nawet nie patrzę, bo mi się kręci w głowie od tego, tych zawrotnych oczu, kręciołów. Także no, kogoś wytrzymałego potrzebujemy. Sprytnego też właśnie, że potrafi tego nie widzieć, patrzeć wybiórczo. Naprawdę sprytnie zrobione różnice. Musicie się Państwo ze mną zgodzić. Ci, którzy nie są w stanie ich znaleźć, no to myślą sobie, kurczę, naprawdę mistrzostwo świata, jak zrobić, że niewiele się dzieje na tym obrazku. Białe tło, a nie widać. Aha. Jeśli ktoś znalazł, to musi przyznać, że trudne, prawda? Trudne. A jeśli znalazłeś, nie miałeś planu może, żeby do nas dzwonić, a może byś się skusił jednak. Może byś się skusił, bo jak widać, troszkę ciężko nam znaleźć zwycięzcę tej zagadki. Zostały 2 chwile i przepadnie ta nagroda. Także jeśli już ktoś spróbował dla samej ciekawości, może by się skusił, żeby jednak do nas zadzwonić. Co? Nikt? Nie widzicie Państwo? Czy jeśli ktoś widzi, to z kolei nie miał zamiaru wygrywać nagrody? A tak 2000 jakby się wygrało, ni stąd, ni zowąd, na początku maja.
Ale by było przyjemnie. Zwróciłaby się cała ta nieszczęsna majówka. Jeszcze by coś zostało na następny wyjazd, miejmy nadzieję, jak już w końcu kiedyś naprawdę przyjdzie słońce. Ja już nie mówię ciepło, ja już nie mówię lato, po prostu chociaż słońce. Jedna chwila, proszę Państwa, bo po prostu mamy dzisiaj krótki program. Ja tak na ogół naprawdę na Państwa nie napieram, nie nalegam, nie cisnę, ale mamy dzisiaj o 20 minut krótszy program niż zazwyczaj. Wcześniej się zaczął, wczoraj nie mieliśmy programu, jutro nie mamy i tyle jest po prostu moich oczekiwań co do tego naszego dzisiejszego spotkania, żeby jak najwięcej gier, jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej ludzi, żeby sobie te pieniądze wygrało, żebyście Państwo w poniedziałek wrócili o 13:20 przed telewizor do czwórki. I nie zapomnieli o nas przez tę majówkę. Dobra, ostatni moment. Ktoś, kto wygra za chwilę, mam nadzieję, 2000 zł, sądzę, że wróci, że spotkamy się jeszcze, bo przyjemnie się wygrywa. Także zapraszam, podyktuję Państwu nasze numery telefonów, dobrze? Tylko uprzedzam, błagam, weźcie to sobie do serca. Trzy różnice. Ostatni moment, uwaga, lecimy. Jeśli masz w ręku komórkę, wykręć gwiazdka 7303. Ze stacjonarnego. Gonimy. 704 304 303. To jest nietypowy dzień. Nasze miasto jest całkowicie opustoszałe. Nie ma ludzi w domach. I teraz ja się zastanawiam, czy w ogóle ktoś jest przed telewizorem. Tak sobie troszeczkę myślałam, a może przez tę brzydką pogodę ludzie zostaną gdzieś tam, gdzie powyjeżdżali, w jakimś domku, czy hotelu, czy no nie wiem, gdzie tam Państwo wszyscy ruszyliście, pensjonacie. Że może zostanie ktoś, ale to też nie mają telewizorów, no to inaczej jest. To nie tak jak w domu, że sobie spokojnie można posiedzieć i pograć. I teraz się zastanawiam, czy warto było grać taką trudną zagadkę, bo jak mieliśmy to zwierzę na M, to jednak parę osób się zgłosiło do nas. Jak była taka zagadka dla wszystkich, a teraz... No... Marcinku, nie wiem, czy to dobrze, bo żeśmy rzeczywiście, no, żeby dać taką wysoką nagrodę, to musimy dać trudną zagadkę, ale teraz nie wiem, czy nie było warto raczej łatwiejsze za mniejsze pieniądze za to już w tym czasie rozwiązać parę. Dobra, proszę Państwa, no możemy jeszcze coś z tym zrobić. Jest ostatni moment, zero, koniec odliczania, no, to są 2000 zł, czy... Troszkę ciężko, szkoda by było zmarnować, także czy ktoś widzi te trzy różnice? Czy może ktoś naprawdę dla ciekawości spróbował je znaleźć, bo usłyszał, że mówię, że jest tak trudno, że ja nie widzę. Może ktoś w ogóle nie miał zamiaru walczyć o 2000, zobaczył te trzy różnice. Proszę chociaż spróbować wykręcić nasz numer telefonu, bo może się okazać, że to jest dla ciebie szczęśliwy dzień. Takie 2000... naprawdę sprawią przyjemność każdemu. No, to może dzisiaj będzie twój dzień. No to spróbujmy w takim razie. Proszę Państwa, spróbujmy wykręcić. Marcinku, poczekaj jeszcze, bo może Państwo, którzy nie mieli zamiaru dzwonić, może teraz się zdecydują. No szkoda tych pieniędzy troszkę. Dobra, dyktuję. Dla komórek, jeśli masz w ręku komórkę, proszę ze mną teraz kręcić. Gwiazdka 7303. A, stacjonarne. 7-0-4-3-0-4-3-0-3. Nikt nie widzi? Ani jedna osoba? Jedna jedniutka?
No wiem, że musimy kończyć. Poczekaj. Jeszcze chwilkę, Marcinku. Wiem, że mamy krótki program. Poczekaj jeszcze chwilkę. No musi ktoś być, no. No dobrze. Nie mamy tyle czasu, co zazwyczaj. Krótki program. Troszkę też nie bardzo wiemy, kogo zastaliśmy przed telewizorem, także dobrze, to daj te 2 minuty. Daj 2 minuty. Dobrze, dobrze. Już kończymy. 2 minuty. 2 minuty, proszę państwa. Dobrze? Jeśli się uda, no to ktoś sobie te 2000 zarobi. Jeśli się nie uda, no to trudno coś tam łatwiejszego za mniejsze pieniądze. Myślę, że spokojnie damy radę. Dobra, to 2 chwile w takim razie. Znaczy 2 minuty. 2 minuty i 2000. Czas start. Kto? Jak ja mam państwa przekonać? Naprawdę, to znaczy myślę, że kwota mówi sama za siebie. Na naszym liczniku do wygrania 2000 zł. To jest trochę wypadkowa tego, że jest trudna zagadka, a jeszcze też tego, że wczoraj, jutro nie mamy programu, że dzisiaj mamy króciutki program, więc naprawdę tak no, sypnęliśmy gotówką, krótko mówiąc. No, w związku z tym, że też dużo pieniędzy, niełatwa zagadka, trudna zagadka. Obawiam się, że po prostu ludzie nie widzą wszystkich 3 różnic. Tego się nie da rozwiązać na kolanie, tego się nie da w przelocie, czy tam rzuciwszy tylko okiem w kierunku telewizora dostrzec. Tu trzeba rzeczywiście przysiąść i teraz też obawiam się, że może państwo nie macie czasu, bo kto gdzieś tam wyjechał, to nawet jak no, gdzieś mimo tego deszczu, mimo tej brzydkiej pogody, gdzieś tam ktoś tam wyjdzie, no bo jak siedzieć ciągle w tym domku czy pokoiku, no także pewno państwo gdzieś tam w przelocie, ale jakby się chociaż jedna osoba znalazła, bo mówimy o 2000, 2000 zł, no to naprawdę piechotą nie chadza. No, 30 sekund. Troszkę się denerwuję. Strasznie bym chciała, żeby się znalazł zwycięzca. 20 sekund. To już trzeba kręcić. To jeszcze jest tyle czasu, że jeśli ktoś nie znalazł, to raczej tych 3 różnic nie znajdzie. Uwaga, 10, 9, gwiazdka 7303. 6, 5, 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 3, 3, 2, 1. Teraz słyszę telefon. Majówkę zagadka. Za trudna jest po prostu. 2000 zł, Marcinku, gdyby ludzie znali rozwiązanie, byśmy już usłyszeli telefon. Już koniec programu? Ale już? Trzeba wam powiedzieć, o której kończymy, a nie, że tam mamy o 20 minut krócej. No to ja wiem, że się muszę streszczać, ale nie wiedziałam, że to już. Jeszcze tak szybciutko minęło. Nie zmienię już tego, proszę państwa, nie zmienię tej zagadki. Znaczy, ja sądzę, że może tam być ktoś, kto sobie z tym poradził, może. Tylko no, na przykład, nie wiem, nie chciało się wykręcić numeru telefonu, czy może myślałeś, że jeszcze masz czas. Nie masz czasu, nie masz czasu, bo kończymy program, mamy króciutki dzisiaj program. Właśnie dobiega końca, teraz dobiega końca. Wcześniej zaczęliśmy, jeszcze jest krótki. Także
To jest ostatnia szansa, żeby dzisiaj te pieniądze zarobić. Następne nasze spotkanie dopiero w poniedziałek, kiedy być może już będziecie w pracy z powrotem. Już będzie po majówce, po weekendzie będziecie w pracy. Nie będziesz miał szansy z nami tak po prostu zagrać. A naprawdę w tej chwili jest super okazja, bo naprawdę jest mało osób po prostu przed telewizorami. I może gdyby było więcej ludzi, gdyby to był normalny dzień, to więcej osób by na to spojrzało, łatwiej by nam przyszło to rozwiązać. Dzisiaj jest ciężko, widzę. Może dlatego, że nie wiem, jednak po prostu państwa nie ma tam. Tak naprawdę w naszym programie wystarczy, że zna rozwiązanie jedna osoba. Jedna osoba. Do jednej zagadki już może wszystko się dobrze skończyć. Tylko musi ktoś do nas zadzwonić. Zna rozwiązanie, chce wygrać pieniądze, musi zadzwonić. Kończymy za chwileczkę. Nie dziwcie się. Nie dziwcie się, że już jeśli ktoś jest naszym stałym graczem, patrzy, co? Już? Już. Nie dość, że wcześniej zaczęliśmy, to jeszcze mamy dużo krótszy program dzisiaj. Ale i tak ja się strasznie cieszę, że w ogóle mogłam się z państwem spotkać. Wiele osób już zarobiło dzisiaj pieniądze, także już dla samego tego było warto. Ta zagadka jest rzeczywiście bardzo trudna. Marcinku, ale może powinniśmy państwu jakoś ułatwić, ja nie wiem. Może nie widzą tych trzech różnic, może coś tam, nie wiem, no po prostu jakoś dać coś za dwie czy coś, ja nie wiem. Zapłacimy? Proszę cię, żeby ktoś po prostu sobie wygrał. Daj mi jeszcze trzy chwile. Proszę cię. Proszę cię, bo przykro mi, no. Daj, nie wiem, no 1000 złotych chociaż. Połowę nagrody za dwie różnice. Proszę cię, bo ludzie nie widzą po prostu. To nie jest dobra zagadka. Przez te kręcące się oczy naprawdę ciężko jest dostrzec cokolwiek innego. To jest naprawdę sprytna zagadka. I wiem, że państwa nią męczymy, ale dobrze, uwaga, udało mi się użebrać. Za dwie różnice 1000 złotych. Proszę państwa, ja nie mówię, że to jest łatwe, ale troszkę chociaż łatwiejsze. Dwie różnice, widział ktoś dwie różnice? To szybciutko zapraszam do telefonu. Halo? Kto tam zrezygnował w ogóle, bo widział dwie, nie mógł znaleźć trzeciej? Proszę wracać, jest 1000 złotych do wygrania. Proszę państwa, już teraz, bo naprawdę... Naprawdę mamy strasznie mało czasu, także szybciutko. 1000 czy 2000, zobaczymy. Zobaczymy, kto wygra, kto trafi do studia. Tylko trzeba spróbować, bo bez tego na pewno nic się nie wygra. Trzy chwile. Gwiazdka 7303, komórki, telefony stacjonarne 704-304-303. Proszę państwa, 2000 czy 1000 złotych? 2? Muszę liczyć, bo kończymy. Kończymy szybciutko. Ja bym wolała, żeby ktoś te 2000 wygrał. No, mam nadzieję, że teraz się państwo zmobilizujecie. No, kończymy. Jeśli ktoś myślał, że będziemy kończyć gdzieś tam koło trzeciej, w błędzie jest. Kończymy już. Mamy króciutki program dzisiaj. Jeszcze na dodatek wcześniej się zaczął. Jutro nie ma. Wczoraj nie było. Dopiero w poniedziałek się spotkamy. Jeden! Ostatnia szansa. Dla niektórych z was może jedyna. Może ktoś tylko dlatego jest w tej chwili przed telewizorem, że wziął sobie wolny dzień, a tu brędza z pogodą i tak nie ma po co wychodzić z domu. Zarabia pieniądze! Zarabia pieniądze! Zarabiaj z nami pieniądze. Ostatnia chwila. Tylko musisz się teraz sprężyć. Dwie różnice? Czy trzy różnice? Trzeba o nich jakoś opowiedzieć. Opowiedzieć tak, żeby to ludzie zobaczyli. Mniej więcej, choćby jednym, dwoma słowami. Ale już. To trzeba było dać łatwiejszą zagadkę. Wyobraź sobie, że ktoś jest na majówce od wczoraj, przedwczoraj albo już od soboty, to co ludzie robią w taką pogodę zwłaszcza? No i do tego jeszcze coś. No więc nie mają za bardzo siły. Nie. Chodzi mi o napoje.
jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz, tak? Żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia. Dyktuję Państwu numery telefonów nasze. Jeszcze głośno powiem, bo to jest małymi literkami napisane. Dwie różnice to już jest nagroda. Dwie różnice 1000 zł. Ja wiem, że to jest trudne, ale właśnie dlatego ubłagałam, uprosiłam. Za 3 różnice zapłacimy 2000, ale naprawdę nie ma już czasu. Kończymy, kończymy. Dyktuję, uwaga, dla komórek, gwiazdka 7303. Aha, dla telefonów stacjonarnych 704-304-303. Proszę Państwa, czekam, kto tutaj wpadnie. To jest do końca programu, do końca programu. Mamy naprawdę strasznie mało czasu. Na pewno nie jest to czas dla tych, którzy dopiero sobie radośnie podeszli. A może sobie coś tam zerknę? Czas, żeby wykręcić numer telefonu, trafić do studia, bo jeszcze muszę Państwa opowieści wysłuchać. 2 różnice, 3 różnice, to jest dużo gadania. Nie dzwoń, jeśli widzisz jedną różnicę, jedną to ja widzę. 2 albo 3. 2 to 1000, 3 to 2000 zł. 50 sekund, kończymy program. Tak kończymy dzisiaj wcześniej. Dużo wcześniej. Proszę Państwa, trzeba się teraz zmobilizować. Jeśli ktoś oczywiście chce te pieniądze zarobić, no a szkoda, żeby się zmarnowały. Więc jeśli widzisz te 2 różnice, to bierz ten telefon i dzwoń. Jest mało ludzi w domach, wszyscy wyjechali na majówkę. Jesteśmy po prostu w kameralnym gronie, naprawdę. Także myślę, że warto spróbować. Warto, to są duże pieniądze, a szansa też jest ogromna. Niewiele ludzi tutaj dostrzegło, choćby te 2 różnice. 19, 18, zostały nam ostatnie sekundy. 15. Dobrze by było, żeby już ktoś do nas trafił, bo jeszcze musicie opowiedzieć o tych różnicach. Nie czekajcie do końca odliczania. 6, 5, 4. No, 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 no. No, kto? Śmiało. Śmiało, kto tam jest i widzi 2 chociaż? Uwaga! Moment. Moment. Tam reżyser, technik, Julcia, już się wszyscy pakują. Już lecą na majówkę. Moment, czekamy. No, no, no. Piotruś, nie pokazuj rozwiązania. Nie. Ktoś tu trafi. Ludzie czasem czekają na ostatni moment. To jest ostatni moment. Uwaga, kogo usłyszę? Gwiazdka 7303. Ostatni raz, próbujmy. 704-304-303. Uwaga, kto? No taka pogoda, no nie dziwne. Czy w ogóle ktoś tam jest? Albo nie widzą ludzie, wiesz, chociaż 2, no to mam nadzieję, że 2 ktoś zobaczył. 2 z tych różnic. Nikt nie chce wygrać 1000, 2000 zł? Czy nie ma tam nikogo? Co jest? Marcinku, czekamy do ostatniej sekundy. Proszę cię, przestań na mnie napierać. Mamy o połowę krótszy program. Jak ja mam się ze wszystkim zmieścić? Czekamy. Kto? Śmiało, proszę Państwa, kto? Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, jeśli widzisz chociaż 2 różnice. Nie słyszałam jeszcze odpowiedzi. Czekamy, czekamy, ja czekam. Żeby ktoś zarobił te pieniądze, żeby to wszystko miało sens. Nikt? Śmiało, nie wierzę, nie bójcie się, chociaż po jednym słówku, gdzie są te różnice. I 2000 wędruje do...
trzeba było grać łatwiejsze zagadki. No nic, ja dziękuję pięknie. Może jednak? Może jednak? 2000? Tak w ostatniej chwili? Do kogoś? Halo? Halo? Proszę opowiedzieć, gdzie są różnice? No jest na tym... Halo? Szybciutko? No na tej karcie tam jednej roślinki nie ma. Na drugiej paski na kapeluszu i jeszcze na kołnierzu takie kreseczki. Też! Brawo! 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 Proszę pani, wygrała pani 2000 zł. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję pięknie. Do zobaczenia w poniedziałek 13:24.